Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Witam także moderującego dzisiejsze spotkanie pana profesora Tomasza Bobina, Rafała Begińskiego, który będzie technicznie obsługiwał dzisiejszą wideokonferencję. Witam także panią Teresę Kostyszek, wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i panią profesor Kamila Szymankiewicz, ale także i pana, oczywiście, pana profesora Piotra Wiśniewskiego, pedagoga szkolnego, panią Joannę, ale także nade wszystko witam was bardzo gorąco w społeczności pierwszego liceum. Wiem, że są uczniowie, wiem, że bardzo chcieli wziąć udział w wideokonferencji, także absolwenci. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że możemy rozpocząć. Oddaję głos jeszcze na moment panu Tomaszowi Bobinowi. Drodzy uczniowie, zaproszeni goście, panie profesorze, kiedy pojawił się w mojej głowie pomysł, żeby zaprosić pana na nasze spotkanie, pomyślałem sobie, że już wiele razy na zajęciach wspominałem o roli konstytucji, mówiliśmy, rozmawialiśmy z uczniami na temat właśnie pana działalności. I tak sobie pomyślałem, że ten rok jest tak trudny, zagmatwany, obfituje w wiele spraw, które wymagają jakiegoś głębszego zastanowienia się i pomyślałem sobie, że fantastycznie byłoby, gdyby pan rzecznik mógł do nas przybyć i pewne rzeczy skomentować, ponieważ uczniowie potrzebują informacji sprawdzonych, informacji, do których będą mogli się później odnosić, czyli właśnie od kogoś takiego jak pan, czyli od Rzecznika Praw Obywatelskich. I jest niezmiernie, niezmiernie miło, że pan przyjął nasze zaproszenie. Ja kończę, bo każda minuta spotkania jest bezcenna. Panie profesorze, oddaję panu głos. Dobrze. Szanowni państwo, chciałbym państwa bardzo serdecznie przywitać na spotkaniu. Dziękuję za zaproszenie. Dla mnie dzisiejsze spotkanie ma szczególną wartość, ponieważ to jest pierwsze spotkanie, które organizuję w tym roku, czy w którym uczestniczę w tym roku w ramach Tygodnia Konstytucyjnego. Tydzień Konstytucyjny to jest pomysł, który został wymyślony przez Stowarzyszenie imieniem profesora Zbigniewa Hołdy. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego prawnicy odwiedzają szkoły, rozmawiają o tym, czym jest konstytucja, dlaczego konstytucja ma znaczenie w naszym życiu, jak interpretować poszczególne prawa i wolności obywatelskie, dlaczego one po prostu wpływają na to, jak mamy żyć, jakie mamy mieć relacje z władzą publiczną. Zazwyczaj te spotkania organizowane w ramach Tygodnia Konstytucyjnego miały taki charakter, no bardzo powiedziałbym wręcz fizyczny i bardzo bezpośredni. Dobrze sobie przypominam spotkania w salach 20-30 osobowych, gdzie mogłem uczniów podzielić na grupy, gdzie mogliśmy rozwiązywać kazusy, bardzo konkretne przypadki sądowe, dyskutować o nich. Natomiast no, obecnie w warunkach pracy zdalnej mamy możliwość szybkiego kontaktu dzięki tym właśnie nowym technologiom, ale ta praca no, grupowa jest no, znacząco utrudniona, także pozwolą państwo, że to nasze spotkanie będzie raczej rozmową o tych najważniejszych kwestiach związanych z prawami i wolnościami obywatelskimi i rolą Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo dziękuję dyrekcji szkoły, panu dyrektorowi Biniewskiemu za tak miłe przywitanie i panu profesorowi Bobinowi za również rozpoczęcie i moderowanie dzisiejszego spotkania. Chciałbym podkreślić, że jest ze mną pani tutaj na spotkaniu pani Joanna Troszczyńska-Rejman, która może do nas pomacha, to ją wtedy zobaczymy. Pani Joanna pracuje w takiej jednostce w Biurze Rzecznika, która się nazywa Centrum Projektów Społecznych. To jest bardzo szczególne miejsce, ponieważ w Centrum Projektów Społecznych w skrócie robimy wszystko to, czego zazwyczaj nie mogą zrobić prawnicy. Prawnicy mają podejście do życia takie bardzo konkretne, to znaczy jak mają sprawę, problem, to zastanawiają się, który przepis ma zastosowanie i co jako prawnik, jako prawnicy mogą zrobić, aby ten problem rozwiązać, używając języka prawa, różnego rodzaju interwencji, drogi sądowej. Natomiast w Centrum Projektów Społecznych my się zawsze zastanawiamy, no dobrze, ale co
można zrobić, jeżeli się nie jest prawnikiem? Co można zrobić poprzez edukację, poprzez promowanie określonych standardów, poprzez rozmowę, poprzez współpracę z organizacjami społecznymi? No i całkiem sporo nam się udaje w ten sposób zrobić, ale też w ramach Centrum Projektów Społecznych przez całą kadencję jeździłem po Polsce i odwiedzałem różne miejscowości, organizowałem spotkania i w ten sposób starałem się mieć taki bieżący kontakt i w tym także właśnie w ramach Centrum Projektów Społecznych odbywaliśmy te konkretne spotkania z młodzieżą szkolną w różnych polskich miastach. Teraz nie jeździmy z wiadomych względów, natomiast paradoksalnie te możliwości komunikacji zdalnej dają nam dodatkowe możliwości działania, no bo właśnie można się tak połączyć z godziny na godzinę z Gorzowem Wielkopolskim, a pamiętam doskonale, że dojechanie do Gorzowa Wielkopolskiego z Warszawy to jest, no, tak co najmniej te 5 godzin będzie, tak? To już jak człowiek się bardzo spieszy, a dwójką, to w 5 godzin może jakoś dojedzie, tak? Ale to już tak na granicy łamania przepisów. A połączenie kolejowe, szanowni państwo, też nie jest najlepsze, tak? Z Gorzowem Wielkopolskim. Także, drodzy państwo, bardzo się cieszę, że możemy się w ten sposób spotkać. Drodzy państwo, może zacznę od tego. Tutaj mam taką książeczkę, która się nazywa Nasze Prawa. To jest książka, w której książeczka, którą wydaliśmy w Biurze Rzecznika jakiś czas temu, w której zgrupowaliśmy 3 najważniejsze dokumenty, które określają, jakie mamy prawa. To jest Konstytucja Rzeczypospolitej, to jest Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dlaczego od tego zaczynam? Ponieważ jak dyskutujemy o prawach i wolnościach człowieka i obywatela, to musimy pamiętać o tym, że my jako obywatele, ale także jako każda osoba, która gdzieś znajduje się pod zasięgiem oddziaływania władzy publicznej, mamy określone prawa, które są prawami spisanymi właśnie w Konstytucji. Cały rozdział 2 Konstytucji jest poświęcony prawom i wolnościom człowieka i obywatela. I znajdziemy tam różnego rodzaju gwarancje naszych praw, jak na przykład prawo do życia, jak na przykład zakaz eksperymentów medycznych bez naszej zgody, jak zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, jak wolność sumienia i wyznania, wolność słowa, dostęp do informacji publicznej, wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, wolność zrzeszania się, czy także tak zwane prawa socjalne, jak na przykład prawo do ochrony zdrowia, prawo do zabezpieczenia społecznego, czy też prawo do edukacji, czy prawo do odpowiednich warunków mieszkaniowych. Słowem, mamy szereg praw, które twórcy naszej Konstytucji określili jako istotne i jako te, które władza powinna nam zagwarantować. Co więcej, Polska nie tylko przyjęła Konstytucję, czy nie tylko my przyjęliśmy Konstytucję, ale także Polska się zobowiązała różnymi dokumentami międzynarodowymi, które także nam gwarantują określone prawa. Czyli na przykład skoro w tej książeczce mamy Europejską Konwencję Praw Człowieka, czy inaczej zwaną Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, to oznacza, że jeżeli jakieś prawa nie są w stosunku do nas przestrzegane, to możemy poskarżyć się do jakiejś zewnętrznej instytucji, która nam daną sprawę rozpatrzy. I taką najważniejszą instytucją dla Polaków od wielu, wielu lat, od 1993 roku, jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jak słyszycie czasami takie słowa, że Trybunał w Strasburgu orzekł to, albo orzekł tamto, albo że Polska musi zapłacić tyle i tyle pieniędzy, to zazwyczaj to się dzieje w wyniku tego, że w kraju ktoś, czyjeś prawa nie zostały należycie zagwarantowane i można było się poskarżyć do, i ktoś się poskarżył do Trybunału w Strasburgu, Trybunał w Strasburgu rozpatrzył sprawę i przyznał komuś zadośćuczynienie. I wbrew pozorom tych spraw jest całkiem sporo, gdzie ludzie właśnie szukają tej pomocy na zewnątrz, gdzie ludzie starają się doprowadzić do tego, aby została im przyznana sprawiedliwość na szczeblu międzynarodowym, bo na przykład nie doczekali się tej sprawiedliwości w kraju. Przykładowo, jeżeli takie częste sprawy, które się pojawiają z Polski, to jest na przykład to, że ktoś był ofiarą przemocy ze strony policji, na przykład został pobity na posterunku policji, albo został pobity w czasie demonstracji. No to taka osoba
rozpoczyna całe postępowanie w kraju, ale to postępowanie się kończy tym, że sprawa jest umarzana albo nie jest wystarczająco wyjaśniana z różnych względów. Na przykład ktoś mówi, że był pobity przez policję, a policja mówi, nie, nie, ale to on nas atakował i co więcej, te same słowa powtarza kilku innych policjantów, którzy bronią swojego kolegi. Tak? I taka sprawa z różnych powodów jest niewyjaśniona w kraju. Taka osoba się skarży do Trybunału Strasburgu i Trybunał mówi, sorry, ale tutaj naruszyliście prawo, ponieważ nie wyjaśniliście sprawy wystarczająco starannie. Że jeżeli się pojawił taki zarzut, to sprawa powinna być dogłębnie wyjaśniona i osoba powinna mieć poczucie, że jeżeli się skarży na przemoc ze strony policji, to zostanie potraktowana poważnie, a nie zostanie potraktowana w sposób lekceważący. Albo przykładowo ktoś organizuje zgromadzenie publiczne, idzie na to zgromadzenie, oczekuje, że wszystko będzie ok, że będzie mógł sobie spokojnie wyrazić jakieś hasła, czy będzie mógł spokojnie o coś się ubiegać, a tu nagle się okazuje, że naprzeciwko stoi grupa kontrdemonstrantów, osób, które mają zupełnie inne stanowisko, nie ma policji, nikt nie chroni nas przed przemocą ze strony kontrmanifestantów, dochodzi do jakichś zamieszek i wtedy możemy się poskarżyć i powiedzieć, no, że policja zaniedbała swoim obowiązkom, ponieważ powinna nas ochronić przed ewentualną przemocą ze strony kontrdemonstrantów. Albo na przykład ktoś ma sprawę sądową, która się toczy od wielu, wielu lat i nie może uzyskać prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego i skarży się do Trybunału Strasburgu na to, że naruszono prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. Czyli to też jest nasze prawo obywatelskie, żeby sprawę rozpoznać w terminie. Pamiętam, była kiedyś taka sprawa, gdzie jeden obywatel Rzeczypospolitej się skarżył do Trybunału Strasburgu, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że przez 19 lat trwała jego sprawa rozwodowa. Tak? Proszę sobie wyobrazić, ktoś składa pozew o rozwód i później przez 19 lat ze względu na różne błędy, wypaczenia i zmianę składu sądzącego i różne wnioski dowodowe przez 19 lat się nie może rozwieść. Tak? To są sytuacje oczywiście ekstremalne, ale także się w Polsce zdarzało. Ale w tej książeczce jeszcze chciałbym powiedzieć, że mamy inny dokument, który się nazywa Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Co to takiego jest? Otóż jesteśmy częścią Unii Europejskiej, państwem członkowskim Unii Europejskiej. Państwo mieszkając w Gorzowie doskonale wiedzą, co to znaczy żyć blisko granicy i że wystarczy pojechać, nie wiem, 40 minut, prawda, o ile mnie pamięć nie myli, wystarczy, żeby granicę przekroczyć, tak, i znaleźć się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, czyli w Niemczech. A jeżeli pojedziemy jeszcze dalej, no to zaraz możemy się znaleźć w Holandii, Belgii, w Luksemburgu, we Francji, czy też nawet dalej w Hiszpanii czy Portugalii. Tak? I teraz Karta Praw Podstawowych jest po to, że niezależnie od tego, gdzie my mieszkamy, w jakim państwie członkowskim, to, że powinniśmy być po prostu tak samo traktowani, powinniśmy mieć takie same prawa i że to, że korzystamy z naszej możliwości zamieszkania w innym państwie członkowskim, nie powinno powodować, że nasze prawa są w jakiś sposób ograniczane, że jesteśmy gorzej traktowani. Karta Praw Podstawowych oznacza także, że w niektórych sytuacjach to taką władzą dla nas nie będą organy naszego państwa, nie będzie nasz minister, wojewoda, burmistrz czy prezydent miasta, ale to na przykład może być Komisja Europejska, to może być agencja do spraw ochrony granic Frontex, agencja, która chroni zewnętrzne granice Unii Europejskiej. To może być jakaś agencja, która rejestruje leki. To mogą być różnego rodzaju instytucje, które są związane z Unią Europejską. I jeżeli te instytucje działają, to one też muszą się posługiwać określonymi kryteriami, w których gwarantowane są nasze prawa. Czyli przykładowo wyobraźmy sobie, pracujemy na uczelni wyższej w Gorzowie, ubiegamy się o jakiś grant ze strony Komisji Europejskiej, grant, czyli finansowanie na przeprowadzenie badań naukowych, a ta Komisja Europejska przez pół roku, rok nie jest w stanie rozpatrzyć naszych wniosków, to też może stanowić naruszenie naszych praw i wtedy powinniśmy mieć dokument, który nam pomoże w ochronie tych praw i takim dokumentem będzie Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Słowem, współcześnie, drodzy Państwo, ochrona praw nie polega tylko i wyłącznie na tym, że posługujemy się konstytucją,
ale posługujemy się także innymi dokumentami, takimi właśnie jak Europejska Konwencja Praw Człowieka, która pozwala nam na to, aby się poskarżyć do Trybunału w Strasburgu, albo Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jeżeli mamy jakąkolwiek, jeżeli to właśnie Unia Europejska w jakiś sposób na nas wpływa i powoduje, że decyzje unijne mają jakiś wpływ na nasze życie, albo kiedy to my jesteśmy tym obywatelem, który korzysta z możliwości, które nam daje integracja europejska, czyli na przykład mieszkamy w innym państwie członkowskim, albo na przykład jesteśmy studentem, albo przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. I teraz, drodzy Państwo, jeżeli mamy te wszystkie prawa, to powstaje pytanie, no dobrze, co to dla nas oznacza jako obywateli? To oznacza oczywiście, że my możemy się domagać, żądać, postulować, aby te nasze prawa były szanowane, aby władza nie przekraczała pewnych reguł gry, aby w każdym swoim działaniu władza nie wkraczała w sferę praw, które są zastrzeżone dla nas. To oznacza także, że my możemy się od władzy czegoś domagać. Czyli jeżeli na przykład mamy prawo do edukacji, to nie jest to tylko prawo, które ładnie wygląda na papierze, tylko możemy się domagać tego, żeby były zorganizowane szkoły, żeby one pracowały, żeby miały odpowiednią jakość nauczania, żeby nauczyciele byli należycie wynagradzani. Wszystko, co składa się na to, co moglibyśmy nazwać jakością dobrej edukacji. I czasami się mówi o prawach, że prawa mogą stanowić dla obywatela zarówno miecz, jak i tarczę. Co to oznacza? Tarcza jest wtedy, kiedy władza nam coś chce zrobić, nas chce w czymś ograniczyć. Przykładowo ostatnio, tak patrzę na was, ostatnio mamy kilku nastolatków w Polsce, którzy mają problemy z powodu tego, że na przykład chcieli uczestniczyć w strajku kobiet, albo chcieli gdzieś na Facebooku udostępnić informacje dotyczące strajku kobiet, albo protestowali i zostali zatrzymani przez policję. No to prawa człowieka pomagają im wtedy w tym, żeby powiedzieć, no sorry, ale mam swoją wolność słowa, mam wolność uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach, mam prawo do tego, aby nie być źle traktowany na posterunkach policji i posługuję się konstytucją, aby tych praw się właśnie domagać, a jeżeli władza przekracza pewne granice, no to ja mogę wtedy poszukać innych możliwości ochrony moich praw i za chwilę o tych możliwościach powiem. Ale konstytucja i prawa określone w konstytucji mogą być także takim mieczem, za pomocą którego się czegoś domagamy. Czyli przykładowo, jeżeli nam konstytucja coś gwarantuje, no to my na podstawie konstytucji możemy żądać tego, aby to zostało faktycznie wypełnione. Czyli jeżeli na przykład właśnie mamy prawo do edukacji, no to możemy żądać, żeby to prawo zostało nam zagwarantowane. Jeżeli mamy prawo do zabezpieczenia społecznego, no to jeżeli jesteśmy na przykład osobą z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie się sama utrzymać, no to możemy żądać na podstawie konstytucji, żeby nam zapewnić określone świadczenia socjalne, świadczenia pielęgnacyjne, które pozwalają nam na w miarę godne życie. Jeżeli mamy prawo do ochrony zdrowia, to możemy na podstawie konstytucji żądać, żeby to prawo nam zostało zapewnione. Tylko, drodzy Państwo, to wszystko pięknie wygląda na poziomie takiej teorii, tak? Bo rzeczywistość nasza jest taka, że nie zawsze to wszystko jest wypełniane, ponieważ może brakować pieniędzy, na przykład prawo do ochrony zdrowia nie jest w Polsce gwarantowane, ponieważ no nie jest gwarantowane w pełni, ponieważ nie mamy wystarczających środków na dobre zorganizowanie służby zdrowia. Poza tym obecnie w dobie pandemii no wszyscy jesteśmy dodatkowo dotknięci, ponieważ nikt nie przewidział takiej skali pandemii i co więcej tak wielkich problemów organizacyjnych. Czyli po pierwsze może brakować pieniędzy, po drugie mogą się pojawić różne problemy organizacyjne w funkcjonowaniu państwa. Tak, czyli myślę, że pandemia jest tutaj dobrym przykładem, gdzie czasami nie chodzi o kwestię tego, czy nam pieniędzy brakuje, czy nie, tylko chodzi o to, czy jesteśmy dobrze zorganizowani, dobrze przygotowani, wyposażeni w odpowiednie instrumenty dochodzenia praw. No i nawet to, co każdy z nas myślę, że zauważył, to, że na przykład nasze sanepidy, czyli inspekcja sanitarno-epidemiologiczna, nie była dobrze przygotowana do epidemii takiej skali. Czasami się żartuje, że inspekcja sanitarna była przygotowana na
cudzysłowie kontrolowanie jakości ryby w smażalni w Rewalu czy w Niechorzu, czy w Kołobrzegu, a nie na po prostu nie była przygotowana na to, aby odpowiedzieć na tak wielką skalę pandemii, która objęła całe społeczeństwo i która po prostu skutkowała no, setkami tysięcy zakażeń, no i także już wieloma przypadkami śmiertelnymi. Tak? I, czyli tutaj te kłopoty organizacyjne były i są cały czas jedną z przyczyn, dla których to w Polsce nie działa tak, jak trzeba. Czasami może być też tak, że, drodzy Państwo, że politycy, którzy stanowią prawo, politycy reprezentowani w Sejmie, politycy reprezentowani w rządzie, nie mają wystarczającej świadomości i wrażliwości na prawa człowieka. Im się wydaje, że można pewne kwestie ująć w taki sposób, aby zrealizować swoje cele polityczne, a jednocześnie nie zauważają, że tego typu praktyka może zagrażać prawom i wolnościom jednostki. Dlaczego tak jest? Ponieważ często politykom się opłaca, żeby robić pewne rzeczy na skróty, żeby robić pewne rzeczy w taki sposób, żeby im było wygodnie, a nie w taki sposób, aby respektować jednocześnie wszystkie prawa i wolności obywatelskie. Może być też tak, że pojawiają się różne interpretacje dotyczące niektórych praw. Na przykład niektóre osoby mogą uznawać, że pewne zagadnienie wchodzi w zakres praw człowieka, a niektórzy mogą twierdzić, że te prawa należy interpretować inaczej, ponieważ no, konstytucja posługuje się dość ogólnymi sformułowaniami i nie zawsze to, co jest w konstytucji, odpowiada, można w sposób jednoznaczny i bezpośredni zinterpretować. Co więcej, z czasem się zmienia interpretacja określonych praw i można powiedzieć, że wraz z rozwojem społecznym, wraz z rozwojem naszego rozumienia poszczególnych praw, nam się też pojawiają inne interpretacje. Na przykład takim problemem, który co do którego się zmieniła na przestrzeni ostatnich 20-30 lat interpretacja, to jest zjawisko przemocy w stosunku do dzieci. Ja na przykład pamiętam, jak byłem w wieku lat powiedzmy 12-13, jak chodziłem do szkoły podstawowej, to pamiętam taką scenę, którą jak teraz opowiadam młodzieży, to was to pewnie zmrozi, ale także ostrzegam, bo to jest coś, co myślę, że jest dla was niewyobrażalne, ale pamiętam, że jak byłem nieprzygotowany do lekcji, albo ktoś z moich kolegów był nieprzygotowany, no to nauczyciel wzywał pod tablicę, kazał wystawić rękę do przodu, wyjmował taką długą 50-centymetrową drewnianą linijkę i dostawało się tą linijką w dłoń, tak? Czyli trzeba było wyciągnąć dłoń i nauczyciel tą linijką tak robił taki klap w dłoń, tak? I to była normalna praktyka edukacyjna, tak? To znaczy, że rodzice przeciwko temu nie protestowali, nauczyciele to robili, a uczniowie uznawali, że to jest w sumie normalne, no bo skoro nie zrobiłem pracy domowej, no to jakaś sankcja musi być. Obecnie, drodzy Państwo, to jest absolutnie, gdyby nauczyciel coś takiego zrobił, to by miał od razu na głowie kuratorium, lokalną prasę i ministra, tak? I rodziców. W ogóle nie ma takiej opcji, żeby nauczyciele w taki sposób się zachowywali, ponieważ to w sposób bezpośredni narusza przepisy konstytucji. Konstytucja mówi wyraźnie o tym, że zakazuje się stosowania kar cielesnych. To jest kara cielesna, ponieważ uderzenie w rękę linijką będzie karą cielesną i twórcy naszej konstytucji już w 1997 roku stwierdzili, że to trzeba tego typu przepis wprowadzić bardzo twardo. No ale dobrze, ale mamy taki przepis, mamy jednocześnie przepis w kodeksie karnym, który w ogóle zakazuje używania przemocy w stosunku do dzieci, no ale wciąż się pojawiają rodzice, ale także niestety pojawiają się politycy, którzy mówią, no tak, może mamy tutaj bezwzględny zakaz karania cieleśnie dzieci, ale w sumie czasami ten jeden klaps nie zaszkodzi, tak? Taki klaps wychowawczy mówią, czyli że my nie jesteśmy absolutnie przeciwko karaniu dzieci, ale dla nas to nie jest tak naprawdę karanie, to nie jest kara fizyczna, tylko to jest takie po prostu karcenie wychowawcze, tak? No i pojawia nam się już interpretacja, z którą się absolutnie nie mogę zgodzić, ale ona pokazuje, że czasami
nie chodzi tylko i wyłącznie o przepisy, tylko chodzi o pewną też mentalność i podejście do określonych zagadnień i czasami ze względu właśnie tego typu problemy mentalnościowe egzekwowanie tych reguł prawnych jest trudne. I teraz, czyli chciałbym podkreślić, że mamy różne problemy, z powodu których te wszystkie prawa, które mamy na gruncie konstytucji, nie są wykonywane, nie są realizowane. I teraz, co my z tym możemy zrobić jako obywatele? Mamy różne możliwości. Możemy przeciwko temu protestować. Możemy pisać petycje, podpisywać je w internecie, możemy organizować zgromadzenia, możemy założyć jakieś stowarzyszenie, możemy dyskutować na ten temat. Słowem, możemy korzystać z naszych praw i wolności o charakterze politycznym, tak? Czyli z wolności słowa, wolności organizowania zgromadzeń, wolności zrzeszania się, prawa do skargi, wniosków i petycji. Tak? To są różne nasze prawa o tak zwanym charakterze politycznym i może to zrobić każdy z nas. Nie musimy mieć 18 lat, możemy być tym 14-latkiem, który także z tych praw korzysta i wydarzenia z Polski z ostatnich miesięcy pokazują, że to się dzieje regularnie. Po drugie, możemy korzystać z drogi sądowej, a mianowicie możemy na przykład poprzez drogę sądową próbować doprowadzić kogoś do odpowiedzialności. Możemy kogoś pozwać. Możemy nawet pozwać ministra, jeżeli nam się jakieś jego słowa nie podobają. Jeżeli mamy przedsiębiorcę, który jest pokrzywdzony jakimiś złymi przepisami, że na przykład z dnia na dzień nie mógł prowadzić działalności, no weźmy chociażby przedsiębiorców sprzedających znicze przed cmentarzami, jeżeli z dnia na dzień oni się dowiedzieli, że nie mogą, że cmentarze będą zamknięte, no to oni mogą potencjalnie pozwać państwo polskie i mówić, że ich interesy zostały naruszone, bo zostali zaskoczeni regulacją z dnia na dzień. I tego typu możliwości pozywania są bardzo istotne. Możemy złożyć zawiadomienie do prokuratury i oczekiwać, że prokuratura daną sprawę wyjaśni. Jeżeli na przykład policjant nadużywa władzy, ostatnio była taka historia na demonstracji, że policjant tak umiejętnie, w cudzysłowie umiejętnie, wyprowadzał dziewczynę z demonstracji, że aż jej rękę połamał. Tak? No to znaczy, że jeżeli ktoś nie potrafi zatrzymać uczestnika demonstracji w sposób profesjonalny i łamie rękę dziewczynie, no to taka osoba może nawet odpowiadać karnie za to, co zrobił, bo po prostu zrobił komuś krzywdę. Tak? Żadna interwencja policyjna nie powinna się kończyć takimi właśnie skutkami, jak połamanie komuś rąk. I w takiej sytuacji sprawę powinien prowadzić prokurator. Ale, drodzy Państwo, ale mamy także jeszcze do tego wszystkiego instytucje takie jak właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich. Bo Rzecznik Praw Obywatelskich na gruncie Konstytucji jest tym organem, który ma stać na straży praw i wolności określonych w Konstytucji. I Konstytucja mówi także o tym, że każdy ma prawo zwrócenia się do Rzecznika Praw Obywatelskich ze swoją skargą. I to jest to, co my robimy. Tutaj za mną widzicie flagi Polski, Unii Europejskiej, to jest moje biuro, ale tak naprawdę ze mną pracuje 300 osób, z czego większość osób się zajmuje rozpatrywaniem skarg od obywateli. Tych skarg trafia każdego dnia po kilkadziesiąt. Rocznie to jest ponad 25 tysięcy skarg. Tego jest naprawdę mnóstwo różnych problemów, z którymi ludzie się do nas zwracają i nasza rola jest taka, żeby te sprawy wyjaśniać, żeby odpowiadać obywatelom na to, co oni do nas piszą, żeby to przeczytać, co oni, z czym się oni do nas zwrócili, ale przede wszystkim, żeby na bieżąco interweniować i żeby przekonywać sądy, prokuraturę, ministrów, wojewodów, żeby poprawili oni po prostu swoje postępowanie. Teraz w czasach pandemii no ta nasza rola jest, myślę, że szczególnie dodatkowo ważna, bo po prostu tych interwencji podejmujemy sporo każdego dnia. No na przykład jak myślę o was, to pamiętam, że mieliśmy sporo interwencji w kontekście praw ludności mieszkającej w tym pasie transgranicznym, tak? Czyli przykładowo były takie momenty, kiedy nie można było w ogóle przekroczyć granicy bez odbywania dwutygodniowej kwarantanny. Albo pamiętam interwencje w sprawie lekarzy, którzy mieszkają w Polsce, ale pracują w Niemczech i w zasadzie nie mogą wrócić do swojego domu, bo gdyby wrócili, to by musieli odbywać dwutygodniową kwarantannę. Tak? Także i nasza rola jest taka, że do nas ludzie się skarżą, my te sprawy opracowujemy i następnie piszemy odpowiednie listy, odpowiednie wystąpienia do ministrów, do parlamentu czasami, opinie prawne, starając się przekonywać, że należy zmienić określoną praktykę, że należy zmienić określony sposób postępowania
władzy i w ten sposób staramy się po prostu obywatelom na bieżąco pomagać w takim dialogu z władzą i staramy się też przystępować do różnych spraw sądowych, skarżyć różne decyzje do sądów administracyjnych, do Sądu Najwyższego, być po prostu aktywnym poprzez korzystanie z naszych możliwości występowania przed najwyższymi sądami, najwyższymi instancjami sądowymi. Ale jeszcze bym dodał, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest jedną z wielu instytucji, które właśnie trochę tak pośredniczy między obywatelem a władzą, bo mamy jeszcze Rzecznika Praw Dziecka, który zajmuje się właśnie problematyką naruszenia praw dzieci. Czyli przykładowo, gdyby zdarzyła się taka historia, że jakiś nauczyciel, nawet słyszałem takiej historii rok temu, kiedy nauczyciel w ramach dyscyplinowania jednego ucznia zaczął w niego rzucać kluczami, tak? Czyli siedział za biurkiem, jakiś uczeń się zaczął zachowywać nie tak jak trzeba, no to rzucił przez pół pokoju i trafił w dziecko kluczami, tak? No to to jest, od takiej sprawy jest bardziej Rzecznik Praw Dziecka niż Rzecznik Praw Obywatelskich. Mamy jeszcze, na przykład gdyby wasi rodzice mieli kłopot z jakimś kredytem w banku, to wtedy mamy rzecznika finansowego. Jeżeli mamy kłopoty w szpitalu, to jest Rzecznik Praw Pacjenta, a jeżeli na przykład kupiliście grę Cyberpunk 2077 i gra wam nie działa tak jak trzeba i nie ma możliwości zwrotu pieniędzy, no to wtedy idziecie do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Gorzowie Wielkopolskim, który wam ma za zadanie w tym pomóc, tak? Także, bo wtedy nie występujecie jako podmiot, jako osoba, której prawa konstytucyjne zostały naruszone, tylko prawa konsumenta. Konsument to jest ktoś taki, kto nabywa jakieś usługi, jakieś towary i jeżeli właśnie i ma, po to ma prawa konsumenta, żeby później móc doprowadzić do naruszenia, do naprawienia swojej sytuacji, czyli na przykład odzyskać niesłusznie wydane pieniądze, no bo kupił towar określonego jakości, określonej wartości, a później się okazuje, że ten towar jest wadliwy. Od tego jest rzecznik konsumenta, żeby wam pomagać i w każdej miejscowości taki rzecznik jest, w Gorzowie także taka, jest taka osoba. Jeszcze jest jeden rzecznik w Polsce, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, czyli przykładowo, jeżeli mamy jakiegoś kogoś, kto prowadzi, nie wiem, mały hotel, tak? I okazuje się, że w ciągu roku przyjechały do niego kontrola przeciwpożarowa, kontrola inspekcji pracy, ochrony środowiska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i kontrola podatkowa, no to ten przedsiębiorca może powiedzieć, no coś jest nie tak, no trochę za dużo tych kontroli w ciągu roku i być może to nie tylko chodzi o to, żeby mnie skontrolować, tylko być może, żeby mi utrudnić działalność. No i wtedy w takich sytuacjach będzie pomagał Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, od tego właśnie tego rzecznika mamy. Słowem, w Polsce te instytucje, które właśnie mają taki charakter rzeczniczy, są stosunkowo liczne i myślę, że one pełnią bardzo pożyteczną rolę, ponieważ pomagają właśnie obywatelom w takich bieżących relacjach z władzą. Tyle tytułem wstępu z mojej strony, i tak przedłużyłem, ale mam nadzieję, że to mogło być dla was choć trochę interesujące. I teraz ja rozumiem, że mamy trochę czasu na to, żeby podyskutować, pozadawać pytania, także panu Tomaszowi tutaj przekazuję mikrofon. I bardzo dziękuję, panie rzeczniku, za ciekawy, merytoryczny wykład na temat tego, gdzie szukać rozwiązań prawnych w trudnych sytuacjach. Mam pierwsze pytanie. Będzie ono dotyczyło uczniów, nie tylko z naszej szkoły. Proszę nam wyjaśnić, panie rzeczniku, czy uczniowie, którzy biorą udział w demonstracjach w ostatnich tygodniach, są, zacytuję, porażką systemu edukacji, tak jak powiedział jeden z czołowych polityków, czy też są, ich postawa jest powodem do dumy i właściwie powodem do tego, żeby nauczyciele mogli spać spokojnie, że wykonali dobrze swoją pracę. Proszę nam wyjaśnić ten problem. Dziękuję. Okej, ja nie chciałbym oceniać słów polityków, ponieważ rola rzecznika jest taka, że nie powinien za bardzo wchodzić w codzienny spór polityczny. Co więcej, konstytucja określa, że rzecznik w swojej działalności powinien być, dokładnie to konstytucja mówi tak, rzecznik praw obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.
I także są jeszcze gwarancje, że rzecznik nie powinien prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z działalnością jego urzędu. To oznacza, że rzecznik musi być stosunkowo wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o poszczególne wypowiedzi polityków. Natomiast rzecznik jest od tego, aby nie tylko mówić o tym, jakie obywatele mają prawa konstytucyjne, ale także, żeby mówić, że prawa konstytucyjne są od tego, aby z nich korzystać. Jeżeli mamy jedno z najważniejszych praw konstytucyjnych, jakim jest wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, to absolutnie z tej wolności powinni korzystać także młodzi ludzie, ponieważ jest to przejawem ich zaangażowania obywatelskiego i przejawem tego, że sprawy dotyczące życia publicznego nie są im obojętne, mają dla nich znaczenie i że są oni w stanie te sprawy zrozumieć i wyrazić swoje stanowisko właśnie poprzez udział w demonstracjach. Co więcej, ja stoję na stanowisku, że nasze przepisy prawa powinny być zmienione, ponieważ zauważmy, że organizatorem zgromadzenia, zgodnie z polskimi przepisami, nie uczestnikiem, ale organizatorem, podkreślam, powinna być osoba dorosła, tak, czyli powyżej 18 roku życia. Ja uważam, że to jest przepis troszeczkę nieczasowy, ponieważ myślę, że już spokojnie powinniśmy stworzyć możliwość, aby organizatorem zgromadzeń byli także, były także osoby poniżej 18 roku życia. Nawet o to upominała się także moja poprzedniczka, pani profesor Irena Lipowicz. I obecnie w ogóle dochodzi do dość zabawnych nawet sytuacji czasami, że na przykład mamy młodzieżowy strajk klimatyczny, który organizuje demonstracje i którzy to i w niektórych miastach bywa tak, że tak jak ten młodzieżowy strajk klimatyczny chce taką demonstrację zorganizować, to musi sobie znaleźć jakiegoś starszego kolegę powyżej 18 roku życia, który im podpisze wszystkie dokumenty, tak? I który weźmie na siebie ten ciężar organizacji zgromadzenia. No, już wydaje mi się, że jeszcze szczególnie kiedy żyjemy w warunkach społeczeństwa informacyjnego, kiedy poprzez media społecznościowe jesteśmy na bieżąco uczestnikiem debaty publicznej, to ten wymóg 18 lat jest zbyt wysoko postawiony. Co więcej, ja jestem jeszcze zdania już zupełnie takiego radykalnego, że w Polsce należałoby zmienić konstytucję, ponieważ nasza konstytucja przyznaje prawa wyborcze dopiero 18-latkom, a już, już w wielu państwach od tego się odchodzi, na rzecz przyznawania praw wyborczych 15- bądź 16-latkom, tak? Czyli poszerzania praw wyborczych na młodsze pokolenia. Właśnie to się wiąże z tą szybszym dojrzewaniem młodego pokolenia oraz także z tym, że młode pokolenie znacznie szybciej uczestniczy w debacie publicznej ze względu na media społecznościowe niż to bywało jeszcze 20-30 lat temu. Dziękuję bardzo, panie rzeczniku. Czy widzi pan właśnie, nawiązując do odpowiedzi, czy widzi pan jakąś nadzieję na to, że w najbliższych latach można dokonać takiej zmiany właśnie na korzyść naszych młodych obywateli, że mogliby uzyskać prawa wyborcze od 16 roku życia? Czy jest jakaś gdzieś tam w kuluarach, gdzieś słychać przybąkiwania na ten temat, że być może ruszymy to w najbliższym czasie? To znaczy u tych głównych partii politycznych to nie widzę takiej dyskusji za specjalnie, natomiast w środowiskach intelektualno-ideowych takie postulaty się pojawiają. My w biurze mieliśmy dwa seminaria na ten temat. Wiem, że niektóre młodzieżówki partyjne gdzieś tam o tym zaczynają przebąkiwać. I wiem także, że w marcu przyszłego roku będę brał udział w takiej dużej konferencji organizowanej przez Uniwersytet SWPS pod tytułem Młodzi głosują, gdzie właśnie będę miał też moje wystąpienie takie otwierające konferencję i będę też starał się trochę tak bardziej dogłębnie ten temat przedstawić i łącznie z argumentacją, dlaczego obecnie powinno to być dopuszczalne i że jak tego typu rozwiązania są przyjmowane w innych państwach. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o zadanie pytania Macieja. Tak, dziękuję. Dzień dobry przede wszystkim. Ja chciałem najpierw, wcześniej pan rzecznik wspominał o instytucjach, które chronią nasze prawa. Ja chciałem przypomnieć wszystkim tutaj naszym słuchającym konferencji, że u nas przecież w szkole też istnieje taka instytucja Rzecznika Praw Ucznia i serdecznie tutaj pozdrawiam Pawła Ferensteina i Szymona Grzybiaka,
których niestety dzisiaj z nami nie ma, ale oni też codziennie, do nich też codziennie uczniowie się zgłaszają ze swoimi problemami i też oni jak w ramach swoich praw i obowiązków je rozwiązują, podobnie jak pan Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Właśnie, ale przechodząc do mojego pytania, bo chciałem poruszyć taki temat, tutaj padł już temat strajków. Ja chciałem zapytać o, bo to był dosyć głośny temat niedawno, o opublikowanie wizerunku policjantów i danych osobowych, bo to jest taki temat, że wiemy, tak wiemy doskonale, że jakby no, policjanci pełnią służbę, tak, to jest ich praca, oni wykonują polecenia swoich przełożonych. No ale właśnie później w mediach społecznościowych, na przykład posłowie różnych tam stron publikują ich dane osobowe i wiem, że w tym roku no jakby tutaj pan rzecznik wystąpił nawet ostatnio do ministra spraw wewnętrznych i administracji o to, żeby policjanci mieli na mundurach dane osobowe, tak? I chciałbym zapytać, jakie jest w ogóle, jak to według pana wygląda, jakie jest stanowisko pana, bo wiem, że na przykład 2 lata temu podczas protestów przed Sejmem stanął pan po stronie policjantów wtedy, kiedy opublikowano ich dane osobowe i wtedy powiedział pan, że pana zdaniem nie wolno publikować wizerunku, znaczy danych osobowych policjantów. Tak, faktycznie tak było, że 2 lata temu w kontekście jednej demonstracji zostały upublicznione dane jednego policjanta i teraz i faktycznie wtedy mówiłem, że to może prowadzić do niekoniecznie pożądanych efektów. Jakie mamy prawa jako obywatele? To jest, mi się wydaje, że najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz i od tego trzeba zacząć. Jak jesteśmy, jeżeli policja podejmuje w stosunku do nas określone działania, to powinniśmy mieć możliwość zidentyfikowania policjanta w taki sposób, aby ewentualnie na niego się poskarżyć i aby można było w stosunku do niego wszcząć odpowiednie postępowanie wyjaśniające, postępowanie dyscyplinarne, a może nawet i postępowanie karne, w zależności od tego, co ten policjant zrobił. I teraz policjant powinien w związku z tym mieć na mundurze swoje imię i nazwisko i numer służbowy. Gdyż to nam po prostu pozwala na to, żebyśmy to mogli po prostu spisać i następnie takimi danymi się posługiwać. Natomiast pojawiają się takie sytuacje, że różne przepisy wewnętrzne dotyczące policji określają, że jeżeli policjant występuje w tak zwanym szyku zwartym, czyli nie jest to pojedynczy policjant podejmujący interwencję, tylko pewna grupa policjantów, no to oni wtedy oni są, można powiedzieć, trochę traktowani jak taka anonimowa grupa policjantów, no i oni też mogą się później dopuszczać przemocy, ale my już nie mamy takiego samego dostępu do informacji, kto tej przemocy używał. No i pojawia się kłopot, ponieważ nawet jakbyśmy chcieli podjąć taką interwencję, no to jak mamy tego kogoś zidentyfikować? I teraz co więcej, ludzie niespecjalnie zaczynają mieć zaufanie do policji, ponieważ bywa tak, że nawet jak zgłaszają jakieś skargi na to, że właśnie padli ofiarą jakichś naruszeń ze względu na użycie siły przez ten zwarty szyk policyjny, no to później te sprawy są niewyjaśniane, nikt nie odpowiada, gdzie tam są zamiatane pod dywan, a prokuratura wręcz wszczyna, a prokuratura takie postępowanie umarza. I teraz no, ludzie w tej sytuacji gdzieś zaczynają być zdesperowani i zaczynają szukać no, sprawiedliwości na własną rękę poprzez właśnie opublikowanie tych wizerunków w internecie, co też nie jest dobre, tak? ponieważ to powoduje, że te dobre, że ci policjanci mogą być czasami niesłusznie gdzieś tam szargani i pociągani do takiego publicznego wręcz linczu, tak? Bo to w ten sposób może wyglądać. Natomiast jakby cała sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała w ostatnim czasie, ponieważ doszło do interwencji w zasadzie ze strony policji przez osoby, które były w ogóle nieumundurowane. Jeżeli sobie przypomnimy wydarzenia sprzed mniej więcej 3 tygodni na Placu Powstańców Warszawy, i gdzie najpierw uczestnicy demonstracji zostali otoczeni przez tak zwany kocioł policyjny, a następnie nagle się pojawiła grupa osób, które były nieumundurowane i które zaczęły używać pałki teleskopowej w stosunku do uczestników demonstracji, no to,
no to powstało pytanie, no to pierwsze pytanie tych, którzy wtedy w tych demonstracjach uczestniczyli, to było to, czy to w ogóle jest policja, czy też nie, czy to są jacyś po prostu awanturnicy, chuligani, którzy w ten sposób rozpędzają demonstracje. No i za tym poszła właśnie ta akcja w postaci opublikowania wizerunków tych osób, ponieważ ludzie nie wiedzieli za bardzo, w jaki sposób inny mogliby doprowadzić do odpowiedzialności tych osób. I uważam, że to wszystko po prostu pokazuje skalę pewnego braku zaufania do organów państwa, w jakim my jesteśmy. I teraz, żeby to zmienić, należałoby wprowadzić dwie rzeczy. Po pierwsze, jasno określić, kiedy ten obowiązek identyfikacji istnieje, a kiedy nie, to po pierwsze. A po drugie, jasno i precyzyjnie zadbać o to, że jeżeli się skarżymy na policję, to te sprawy są wyjaśniane, a nie umorzane, nie zamiatane pod dywan, a nie takie, że my jesteśmy zawsze w pozycji ofiary, a policja nie podejmuje działań na rzecz wyjaśniania takich okoliczności. Jeżeli tego nie naprawimy, to niestety ludzie będą sięgali po tego typu praktyki, których nie pochwalam, ale z drugiej strony staram się zastanawiać i powiedzieć, no dobrze, ale to co mają w takiej sytuacji zrobić innego, jeżeli są ich prawa naruszane przez policję, a jednocześnie oni nie mają żadnych innych możliwości dochodzenia odpowiedzialności bardzo konkretnych policjantów, którzy stosowali przemoc nieuzasadnioną w stosunku do tych demonstrantów. Także wydaje mi się, że powinniśmy się teraz wszyscy cofnąć krok w tył, wprowadzić jasne reguły zgodnie z tym, co właśnie napisałem ostatnio do ministra spraw wewnętrznych w kontekście identyfikacji policjantów. I także jeszcze żeby dodał do tego jeden element, którego też brakuje, a mianowicie ja od lat jestem zdania, że powinno się w Polsce nagrywać wszystkie interwencje policyjne za pomocą tak zwanych body cameras, czyli takich kamer instalowanych na mundurach, czyli takich mini kamerek internetowych, takich, które gdzieś tam są podłączone do jakiegoś, prawda, USB, który ten policjant ma ze sobą, no bo wtedy, jeżeli policjant używa środków przymusu bezpośredniego, środków przemocowych, gazu łzawiącego, pałki, czy jakichś chwytów obezwładniających, no to wtedy można przynajmniej takie nagranie odtworzyć i zobaczyć, czy policjant miał rację, czy też nie w sytuacji konkretnej interwencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Poproszę o następne pytanie, zgłoszenie. W takim razie, panie profesorze, w książce obywatel.pl wskazuje pan... Przepraszam, czy mogę mieć propozycję, bo może na czacie, bo ja znam życie i wiem, że tutaj zgłoszenie się i zadanie pytania, jak tutaj jest 90 osób, może być trudne, ale może po prostu na czacie ktoś by chciał coś napisać, trzy słowa, to wtedy będę w stanie... Jeśli jest taka wola, drodzy uczniowie, bardzo proszę skorzystać z tej możliwości, a w międzyczasie ja zadam... Czy ja jeszcze mogę, przepraszam, bo tak. To jest z nami pani Janna troszkę... Czyńska i chciałem Państwu się podzielić z taką praktyką, którą zawsze mamy w czasie spotkań, którą trudno trochę zrealizować w świecie wirtualnym, a mianowicie zawsze na początku spotkania rozdajemy karteczki i na karteczkach można anonimowo zapisać swoje pytanie. To jest fenomenalna forma, to znaczy wtedy naprawdę się okazuje, że o wszystkim jesteśmy w stanie porozmawiać, bo nie zawsze mamy po prostu odwagę, żeby publicznie zadać spotkanie. Ale skoro mamy czat, to może przynajmniej ten czat nam jakoś uzupełni te karteczki. Dobrze, już się nie odzywam, także Panie Tomaszu. Bardzo dziękuję. W książce obywatel.pl wskazuje Pan rok 2017 i protesty w obronie Konstytucji jako przełomowe, ja zacytuję, kluczowe w przyswajaniu sobie reguł demokracji i wchodzeniu jej pod strzechy. I teraz moje pytanie dotyczy tego, czy to, co się dzieje w 2020 roku na ulicach, czy widzi Pan w tym, że to jest konsekwencja tego, tej dobrze odrobionej lekcji z demokracji z 2017 roku, czy to może jest po prostu efekt tylko jednorazowego impulsu, czy coś nam się po prostu w społeczeństwie zaczyna klarować, kształtować? Jakie jest Pana zdanie? Dziękuję. Ja myślę, że to jest konsekwencja jednak tych protestów z 2017 roku, ale tylko częściowa. To znaczy, wydaje mi się, że tamte protesty, one były po pierwsze spowodowane dwoma czynnikami. Naprawdę bardzo takim fundamentalnym, bezpośrednim atakiem na Sąd Najwyższy. Już mało kto pamięta, że to, co było głównym powodem protestów, to była ustawa o Sądzie Najwyższym, która zakładała,
że wszyscy sędziowie, wszyscy absolutnie sędziowie Sądu Najwyższego mają przejść w stan spoczynku, a następnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny miał wybierać tych, którzy mają zostać w Sądzie Najwyższym. Czyli można powiedzieć, stworzono taką regułę, która pozwalała na to, żeby wyczyścić, która pozwalała na w zasadzie pozbycie się z wszystkich niewygodnych sędziów z Sądu Najwyższego. I myślę, że tamte protesty były też związane z taką atmosferą. Wtedy była podejmowana decyzja Wielkiej Brytanii o Brexicie. I myślę, że część osób w Polsce zaczęła się obawiać, no dobrze, jeżeli w Polsce to pójdzie w takim samym kierunku, to być może nam też grozi wyjście Polski z Unii Europejskiej, że to jest pewna logika dziejowa, że ten atak na Sąd Najwyższy może spowodować także atak na fundamenty integracji europejskiej, a nie muszę Państwa przekonywać, jak ważna jest integracja europejska, bo doskonale Państwo wiedzą, bo na bieżąco Państwo z tych, także dzięki Waszemu położeniu, z tych zalet integracji europejskiej korzystać. Natomiast myślę, że wtedy zaczęliśmy zupełnie inaczej patrzeć na konstytucję. Konstytucja przestała być takim dokumentem, który leży tylko gdzieś na półce w bibliotece, tylko zaczęliśmy częściej się na konstytucję powoływać. Zaczęła powstawać taka, myślę, że tendencja w kierunku konstytucyjnego patriotyzmu, czyli uznawania, że konstytucja jest czymś ważnym dla nas i że ma znaczenie dla naszego życia. I myślę, że jak wybuchły protesty w 2020 roku, to zrozumieliśmy dwie rzeczy. Po pierwsze to, że Trybunał Konstytucyjny jako ten organ, który powinien strzec wartości konstytucyjnych, tak naprawdę realizuje cele, które można byłoby uznać jako cele polityczne, że wyręcza ustawodawcę w procesie podejmowania bardzo ważnych decyzji dotyczących całego społeczeństwa, a tak nie powinno się dziać, bo to nie jest rola Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje mi się, że się to zbiegło też z tym, że u wielu osób zaczęło narastać takie trochę poczucie wstydu za to, co się w Polsce dzieje, czyli dlaczego my za te wszystkie zmiany jesteśmy ciągle krytykowani i że ciągle jesteśmy w jakimś sporze z Unią Europejską, z Niemcami, z innymi państwami członkowskimi. Wydaje mi się, że wiele osób jest po prostu tym już zirytowanych. No i przede wszystkim doszło do tego, że to rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego zostało uznane za głęboko ingerujące w przestrzeganie praw kobiet i zostało uznane też za nadmierną ingerencję Kościoła katolickiego w nasze życie publiczne. I myślę, że związek tych różnych okoliczności spowodował, dlaczego te protesty stały się tak masowe i tak intensywne. Myślę, że to, co się działo wcześniej, było taką swoistą podbudową. No i myślę, że też jeszcze bym dodał samą postać Marty Lempart. Marta Lempart, ona jest aktywna w różnych formach protestu, także w obronie sądownictwa, w zasadzie od 2016-2017 roku. Ona była bardzo aktywna w protestach z 2017 roku i myślę, że przez te lata ona też zbudowała pewien takie know-how, pewną wiedzę, jak organizować sprawnie protesty, jak też decentralizować energię społeczną i angażować wiele osób w protesty. Dziękuję bardzo. I następne pytanie. Jest zgłoszenie, Kamil Kaczanowski. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo tutaj pan rzecznik powiedział, że co roku spływa do was około 25 tysięcy różnego rodzaju skarg, prawda? I tego typu historii. Ja mam takie pytanie, czy ma pan może, pan profesor, jakąś taką swoją, no nie wiem, ulubioną, powiedzmy, taką sprawę, która zapadła panu po prostu w pamięć, tak? Ja wiem, że pewnie przy takim ich, że tak powiem, na natężeniu, no nie da się wszystkich spamiętać, no ale może jest po prostu taka jakaś jedna, która była, no nie wiem, najcięższa, czy po prostu taka, która zapadła panu w pamięć? Tych spraw jest faktycznie bardzo dużo i trudno jedną jakoś szczególnie określić. Ja powiem taką jedną sprawę, którą nam się udało faktycznie załatwić od początku do końca i przełamać pewien taki bezwład, a rzecz była taka bardzo ludzka i dotycząca konkretnego człowieka i konkretnej grupy osób. Otóż wyobraźmy sobie, pan
Historia dotyczyła pana Tomasza Piesieckiego. To jest dość skomplikowana historia, ale postaram się powiedzieć ją w takim największym możliwym skrócie. Otóż pan Piesiecki w 92 roku jako dziecko miał wypadek samochodowy. Stał się ofiarą wypadku samochodowego, po którym to wypadku zaczął jeździć na wózku inwalidzkim. Sprawca wypadku zbiegł z miejsca wypadku i jeżeli tak się dzieje i nie jesteśmy w stanie ustalić, kto był sprawcą wypadku, to wtedy dostajemy odszkodowanie oraz zasiłek na nasze życie od tak zwanego ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Czyli jest taka instytucja państwowa, która ma nam wypłacać pieniądze. Czyli nie ściągamy pieniędzy od zakładu ubezpieczeń, tylko ściągamy od specjalnej instytucji, która się nazywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. No i teraz pan Piesiecki miał ten wypadek w 92 roku i łączna kwota maksymalnej sumy, którą on mógłby otrzymać z tego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wynosiła 500 tysięcy złotych. No i ktoś mógł powiedzieć, no świetnie, 500 tysięcy złotych to sporo pieniędzy, tak? I on od tego 92, 3 roku zaczął te pieniądze pobierać i po 20 latach mu się okazało, że mu się te pieniądze wyczerpały. No bo teraz jak sobie przeliczymy, pojawia nam się matematyka, jeżeli on dostawał miesięcznie kilka tysięcy złotych z tego właśnie ubezpieczenia na koszty rehabilitacji, życia, wsparcia, no wszystkie rzeczy, nowy wózek i tam wszystkie rzeczy, które są mu potrzebne do życia, no to jak sobie przeliczymy te powiedzmy 4 tysiące razy rok, czyli razy 12 miesięcy, to nam wychodzi około 50 tysięcy złotych. Jak to przemnożymy przez 10 lat, to już się zaczynamy zbliżać do tych kwot rzędu 500 tysięcy złotych. On dokładnie dostawał bodajże 2,5 tysiąca, czyli rocznie szło 30 tysięcy, w ciągu 10 lat poszło 300 tysięcy, w ciągu 20 lat przekroczył te 500 tysięcy, w związku z czym po tych 20 latach ta kwota mu się wyczerpała. I on mówi, no zaraz, ale jak to? To teraz jestem kompletnie bez pieniędzy, jestem tylko i wyłącznie na jednej gołej rencie socjalnej, która jest bardzo niewysoka, która nie pozwala mi na pokrycie wszystkich moich kosztów życiowych i dlaczego jestem pokrzywdzony. I on mówi co więcej, i on przedstawia argument też taki, takiej natury, że te przepisy się zmieniły, ponieważ gdyby on miał wypadek nie w 92 roku, a w 94, to wtedy ta łączna suma tego gwarantowanego ubezpieczenia wynosiłaby bodajże 2 miliony euro. Tak? Czyli widzą Państwo różnicę między 500 tysięcy a 2 miliony euro. I on mówi, dlaczego ja jestem pokrzywdzony tym, że nie mogę, mam dostępu do tej większej sumy, tylko do tej mniejszej i co mam zrobić, jeżeli mi się to wyczerpało. Tak? No i my tą sprawę prowadziliśmy różne działania, żeby zmienić przepisy, prowadziliśmy sprawy sądowe dotyczące i się udało, tak? I to znaczy po wielu latach starań udało się tak zmienić przepisy, że on także jest objęty tą wyższą sumą, czyli tymi 2 milionami euro i cały czas dostaje regularnie to świadczenie, które mu się po prostu słusznie należy. Tak jak powiedziałem, historia jest dość skomplikowana, ale czasami pokazuje, że żeby rozwiązać określony problem, to potrzeba bardzo takiej konkretnej determinacji, wytrwałości. Myślę, że gdyby pan Tomasz Piesiecki też nie był tak wytrwały, on osobiście, że on, drodzy Państwa, dotarł do wszystkich możliwych polityków z tą swoją sprawą i wszystkich przekonywał, ale wszyscy mu obiecywali, natomiast my w biurze wykonywaliśmy faktycznie taką rzeczywistą pracę prawną, żeby ten problem rozwiązać i naprawić. Inna taka sprawa, którą się zajmowałem, zajmuję się do dzisiaj, to jest na przykład sprawa istnienia na terytorium Polski tajnego więzienia CIA. W latach 2002-2003 istniało takie tajne więzienie, gdzie CIA przetrzymywało do 8 osób i ta sprawa przez wiele lat była niewyjaśniana i przez wiele lat też starałem się doprowadzić do tego, żeby ją po prostu wyjaśnić i żeby opinia publiczna więcej na temat tej sprawy wiedziała. I takich, drodzy Państwo, spraw różnych i drobnych, i większych, i mniejszych jest sporo. Drodzy Państwo, na przykład też z takich właśnie wyjazdów regionalnych, które mieliśmy, tam bardzo na przykład staramy się interweniować w różnych sytuacjach, kiedy
funkcjonują wielkie fermy hodowlane, które zatruwają środowisko w małych miejscowościach. Też na przykład w takiej miejscowości Kawęczyn koło Wrześni podjęliśmy taką interwencję, która spowodowała zahamowanie rozbudowy jednej inwestycji. Ale tych spraw, tak jak powiedziałem, no w zasadzie każdego tygodnia się pojawiają jakieś nowe, które wymagają naszej interwencji i staranności. I słusznie pan zauważył, że nie wszystkie sprawy można załatwić, nie wszystkie sprawy się pamięta, tak, i one są rozłożone na całe biuro, ale ja naprawdę staram się no, trzymać rękę na pulsie i mieć świadomość tego wszystkiego, co się w biurze dzieje i tych przynajmniej tych wszystkich najważniejszych spraw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Rzeczniku, mamy jeszcze chwilkę czasu, bo mamy jeszcze... Tak, mamy jeszcze do 11.15 możemy, bo ja jeszcze mam się zajęcia. Poproszę Dominikę o zadanie pytania. Panie Rzeczniku, Panie Profesorze, chciałabym spytać, ponieważ ostatnio zgłębialiśmy z koleżanką sprawę muzułmanów, ponieważ była sprawa bodajże w Warszawie, że muzułmanie chcieli na działce zgłębiać kulturę ich muzułmańską i posiadali działkę. I sprawa dotyczyła tego, że posiadali również sponsora i po prostu nie chciano im jakby przyznać praw do tej działki i tego, aby oni to jakby zaczęli. Czy to było jakby uzasadnione, że właśnie tych praw nie chciano jakby przyznać do działki, która niejawnie, ale była ich i chcieli po prostu tą kulturę, jakby z pieniędzmi również nie było problemu. Okej. Dobrze, już odpowiadam. Znaczy przede wszystkim mamy w Konstytucji gwarancję wolności sumienia i religii. I pamiętajmy, że wolność sumienia i religii to nie jest tylko to, co nosimy w sercu i to, w co wierzymy, ale także, bo to się nazywa tak zwane forum wewnętrzne, tak? To wszystko, co mamy w sercu, w co wierzymy, do kogo się modlimy, to jest nasze forum wewnętrzne. Jest jeszcze tak zwane forum zewnętrzne, czyli to wszystko, co się wiąże z uzewnętrznianiem naszej religii. Konstytucja bardzo jasno to określa. Wolność religii obejmuje wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. Czyli proszę zauważyć, posiadanie świątyń, tak? Nie znam tej sytuacji dokładnie, nie wiem jak dokładnie wyglądało to w tym przypadku, ale jeżeli oni na terenie tej działki przykładowo chcieliby założyć i ustanowić meczet czy jakieś inne miejsce kultu religijnego, to nie byłoby, nie byłoby podstaw konstytucyjnych, żeby tego zakazać. Mamy w Polsce przecież meczety, które są budowane, które są rozbudowywane i muzułmanie mogą korzystać ze swojej wolności sumienia i religii na takiej samej zasadzie jak inne kościoły i związki wyznaniowe. Natomiast ja myślę, że mogło mieć miejsce na przykład coś takiego, taka sytuacja, tak się podejrzewam, nie znam całej historii, także musiałbym ją prześledzić, ale być może jest tak, że na przykład jakaś, to nie był zarejestrowany związek religijny czy kościół, tylko na przykład to mogła być jakaś organizacja społeczna, która pod przykrywką działalności społecznej próbowała uprawiać kult religijny, tak? I tutaj mogą się pojawiać jakieś różne wątpliwości, na ile możemy wykorzystywać formę zwyczajnej organizacji pozarządowej do prowadzenia działalności religijnej, tego nie wiem, albo być może był jakiś spór dotyczący własności tej nieruchomości, tego nie wiem na bazie tego, co pani powiedziała, ale pamiętajmy o tym, że muzułmanie są uznawani za związek religijny, który może działać na zasadach równości i muzułmanie także oczywiście mają prawo do budowania swoich świątyń i do uprawiania swojego kultu. Także mają prawo do dbania o swoje cmentarze. Tutaj na przykład pani Joanna Troszczyńska-Rejman, która jest z nami, jest osobą, która jest absolutnie jedną z wiodących w kraju oddanych tematyce tak zwanych zapomnianych cmentarzy. Mamy w Polsce sporo miejsc, które są, no,
które należą do różnych wspólnot, czy były związane z różnymi wspólnotami i związkami religijnymi, które na przykład miały swoje cmentarze, a później te cmentarze popadły w zapomnienie, czy też nie są odpowiednio chronione przez władze, i w biurze staramy się tym zajmować. Tak a propos, to przypominam sobie, że jak byłem niedaleko od państwa, zresztą państwu polecam może w ramach nawet jakiejś wycieczki szkolnej, bo to jest myślę, że piękne miejsce, w Skwierzynie jest bardzo piękny cmentarz żydowski, taki bardzo dobrze, świetnie zachowany, naprawdę można połączyć też nawet dwie aktywności, bo tam pamiętam, że jest taki jedno miejsce, gdzie jest stary sprzęt wojskowy w Skwierzynie i też jest ten cmentarz, także to polecam państwu, bo samo nawet odwiedzenie, zobaczenie, jak to wygląda, porozmawianie o tradycjach, posprawdzanie tych oznaczeń na poszczególnych macewach, to myślę, że może być po prostu ciekawe z punktu widzenia takiego poznawczego, a mówię, że to jest jeden z ładniejszych cmentarzy żydowskich, lepiej zachowanych, które widziałem w Polsce, to wcale nie jest takie częste. Dziękuję za odpowiedź i ostatnie pytanie, panie rzeczniku, Piotr. Panie profesorze, mam ogólnie pytanie, bo słyszałem, że te właśnie napływa dużo tych skarg. I czego one najczęściej dotyczą? Takie ogólnie najczęstsze przykłady. Tu może państwa nie zaskoczę, ale grupą społeczną, która najczęściej się skarży, to są więźniowie. I to nie tylko wynika z tego, można by zażartować, że więźniowie mają więcej czasu na skarżenie się niż członkowie społeczeństwa, ale z tego, że po prostu różnie bywa w polskich więzieniach. Tak? Są niektóre więzienia, areszty śledcze, które po prostu są jeszcze z dawnych czasów, w których cele są przepełnione, w których warunki sanitarne nie są najlepsze. Dosłownie na przykład cały czas jeszcze w Polsce występują więzienia, areszty śledcze, gdzie na przykład mieszka w jednym pomieszczeniu 10 osób razem, tak? No to proszę sobie wyobrazić, że mamy 10 chłopa, którzy mają się rano wszyscy dostęp do jednej toalety i łazienki, oczywiście bez prysznica, bo toaleta jest tylko i wyłącznie z umywalką i teraz mają oni codziennie ustalić kolejność, kto ma z tego korzystać. No samo to już powoduje ileś problemów. Teraz w czasie pandemii to jest w ogóle dużo skarg dotyczy kontaktów z rodziną, tak? Ponieważ te więzienia, żeby nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się epidemii, no, bardzo mocno ograniczyły kontakty ze światem zewnętrznym, co powoduje dodatkowe kłopoty. Mamy kłopoty z ochroną zdrowia w więzieniach. Szereg różnych rzeczy, no, które po prostu stają się przedmiotem skarg, które do nas trafiają. Jest dużo skarg dotyczących zachowań policji, to o tym już trochę mówiłem. Bardzo dużo skarg dotyczy działania bądź zaniechań ze strony prokuratury, przewlekłości postępowań sądowych. Mamy sporo skarg dotyczących dostępu do różnych świadczeń socjalnych. To taki prosty przykład sprawy nierozwiązanej od lat, pomimo wielu moich upomnień. Wyobraźmy sobie, jeżeli mamy rodzinę, która się akurat rozstała, tak? Mamy matkę i ojca, którzy się rozstali i matka chce pobierać 500+ i mieszka w Gorzowie, a ojciec pojechał do Niemiec i w Niemczech zgłosił się po pieniądze, taki dodatek rodzinny, no to i nawet jeżeli oni się już rozstali, ale jeszcze są w związku małżeńskim, to ta matka może mieć problem z uzyskaniem 500+. Tak? I to też powoduje, ponieważ jakby system działa w taki sposób, że jeżeli się takie pieniądze pobiera na rodzinę w innym państwie członkowskim, no to nie można otrzymać w Polsce. Tak? I to też powoduje jakieś tam skargi do nas. Są skargi związane z organizowaniem zgromadzeń publicznych. Są skargi trafiające do nas ze szpitali psychiatrycznych, różnych miejsc, w których pozbawiani są wolności także nastolatkowie, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze. Różne też sprawy, które często się pojawiają, dotyczą przekształceń własnościowych i szczególnie jakichś dużych inwestycji, tak? Czyli na przykład budowana jest droga,
i ta droga jest wytyczona w taki, a nie inny sposób i ludzie, którzy mieszkają przy tej drodze, którzy twierdzą, że są niesłusznie wywłaszczani, na to się skarżą. Słowem, prawie jeszcze bym dodał jedną rzecz, że czasami pojawiają się różne takie przekształcenia jakiejś instytucji w państwie i nie zawsze się respektuje wszystkie reguły pracownicze dotyczące pracowników tych instytucji. I jeszcze dużo skarg dotyczy przeliczeń emerytur, dostępu do różnych świadczeń emerytalnych bądź różnych reform, które są związane z systemem emerytalnym. Słowem, tych spraw jest bardzo, bardzo dużo i staramy się na bieżąco na wszystkie reagować. Bardzo dziękuję. I panie rzeczniku, no musimy kończyć, rozumiem. Panie dyrektorze, może słowo na koniec. Tak, dziękuję bardzo panie profesorze za oddanie głosu. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękujemy za wizytę. Co prawda tylko w formie online, ale myślę, że będzie możliwe spotkanie w tak zwanym realu. Dziękuję, że w sposób niezwykle interesujący opowiedział pan nam nie tylko o pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ale także o prawach i obowiązkach, o prawach i wolnościach obywateli. Dziękuję całej społeczności pierwszego liceum, a szczególnie panu profesorowi Bobinowi za moderowanie tej dyskusji. Super. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Niech się państwo trzymają dobrze, w zdrowiu i mam nadzieję, że może kiedyś się zobaczymy fizycznie. Panie profesorze, będziemy myślę, że przetrwamy ten trudny okres i za kilka miesięcy, mam nadzieję, uda się zorganizować jakieś spotkanie, więc będziemy trzymali rękę na pulsie. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za poświęcony swój czas. Do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję wszystkim uczniom, dzięki za to, że byliście i za to, że odpowiedzieliście na to wezwanie, przyszliście na spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy czerpali z tego w najbliższych dniach, w miesiącach z tego spotkania wiele korzyści. Bardzo dziękuję. To był Puszkin Online, kolejne spotkanie, tym razem z profesorem Adamem Bodnarem. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.